Cześć moi drodzy, z tej strony Faral i zapraszam na 5 ciekawostek dotyczących gry Fortnite. Numer 1. Czy wiedzieliście, że gra Fortnite powstała już w 2011 roku? Lecz niestety nie cieszyła się aż tak wielką popularnością. Grafika również pozostawiała wiele do życzenia. Dodatkowo był tylko dostępny tryb ratowanie świata. Numer 2. Na początku tryb Battle Royale miał być płatny, lecz na szczęście zrezygnowali z tego pomysłu. Lecz twórcy muszą jakoś zarabiać, dlatego postanowili wprowadzić walutę o nazwie V-Dolce, za które teraz możemy kupić nowe skiny. Numer 3. Gra Fortnite jest rozwijana przez People Can Fly oraz Epic Games. Twórcy tej gry skupiali się na sukcesie Minecrafta i animacjach tworzonych przez sam Pixar. Początkowo mieli zamiar połączyć bajkowe postacie z podobną akcją, która się dzieje w filmie The Walking Dead. Dopiero później został wprowadzony tryb Battle Royale. Numer 4. Mało kto wie, że Epic Games w 1994 roku wydał kultową grę platformową o nazwie Jazz Jack Rabbit. W grze wcielamy się w zielonego królika z czerwoną bandaną na głowie, który za pomocą różnych broni pozbywa się przeróżnych przeciwników. Moim zdaniem w latach 90. była to topowa gra platformowa na peceta. Jeżeli w nią nie grałeś, polecam nadrobić zaległości. Numer 5. Fortnite na swoim sukcesie zarobił majątek, dlatego firma Epic Games nie będzie dłużej rozwijać gry o nazwie Paragon, która okazała się totalnym niewypałem w roku 2014. Zainwestowane w nią środki nie pójdą jednak na marne, gdyż na oficjalnym forum technologii Unreal Engine poinformowano, że asety projektu można za darmo pobrać z Unreal Engine Marketplace. Na ich produkcję wydano około 12 milionów dolarów. Od teraz zainteresowani deweloperzy mogą je wykorzystywać do własnych celów, zarówno komercyjnych projektów, jak i niekomercyjnych, bez dodatkowych kosztów. Gra Fortnite jest postawiona na najnowszym silniku Unreal Engine 4. Ten odnowiony silnik został wykorzystywany jako pierwszy przez firmę Microsoft Studios w grze Gears of War 4. I tym oto akcentem kończymy 5 ciekawostek dotyczących gry Fortnite. Mam nadzieję, że wielu z Was dowiedziało się czegoś ciekawego z tego materiału. Umówmy się, jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem 500 łapek w górę, przygotowuję kolejny materiał dotyczący gry Fortnite. Ja dziękuję wszystkim i jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!